Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu świstaka, kolejnym dniu vlogu, vlogu. Kombinuję z oświetleniem, bo oczywiście to lustro, no, trzeba naprawić, umówmy się, trzeba naprawić, a mój biedny, kochany mąż nie ma. No, także ja tu sobie testuję oświetlenie, wyjęłam sobie też kabel do tej lampy stojącej, ale póki co mam sam ring przed sobą, więc myślę, że jest spoko. Mam tu jeszcze taką lampeczkę. Czy ona coś daje? Coś tam daje. Tylko statyw muszę jeszcze zmienić. O, tu też mam jeszcze taką, ale tu mi coś nie działa. To oświetlenie z kolei. Muszę spróbować to naładować. Zamówiłam sobie na swoim Biedromiksie, przepraszam, że tak pół głowy, no ale widzicie, taki mam właśnie biedny, mały statyw. O, ten będzie lepszy. Zamówiłam sobie na Biedromiksie taki bardziej profesjonalny, zobaczymy. Tak będzie lepiej. Na Biedromiksie zamówiłam sobie, wiecie co, taki też z lampą pierścieniową, zobaczymy, co to będzie. I ten z Biedromiksu kosztował 60 zł na Allegro, widziałam, jest po 160, więc w sumie nie poczytałam opinii na Allegro. No, w sumie mogłabym wejść, poczytać. Zainspirowałam się tylko, że wiecie, fajna cena. Z 160 na 60, no to Biedromiks ma, wiadomo, bardziej konkurencyjną cenę. Mamy godzinę 11, ja już ubierzałam sobie transmisję u Marty, skusiłam się na bluzę od Maggie, oczywiście Maggie ma cudowne bluzy, a Marta ma teraz wyprzedażowe ceny, jeśli chodzi o Maggie, więc bluzę udało się dorwać za 50 zł i zamówiłam też mojej Kasiuni coś, także tak. No i przyszłam sobie zrobić pielęgnację. Trochę powoli robię się głodna. Planuję zjeść śniadanie tak 12:20, żeby było pełne 19 godzin postu. Jestem już głodna. Jestem już głodna. Nie mam żadnego serum. To serum, słuchajcie, jest za ciężkie na dzień. Ono też w większej ilości jest za ciężkie na noc. Coś mi nie podpasowało. Ale tu mam taką próbeczkę od mojej Kasiuni, serum z Lanką. Coś takiego. No, fajne to światło. Więc spróbujmy tego serum. Jakaś taka próbeczka. Tutaj jest 7 ml. Fajne, takie jak lubię, otulające, nawilżające. Chwilkę, aby się wchłonęło. I zrobimy sobie jakiś makijaż, bo mam ochotę. Ja dzisiaj nic nie robię, odpoczywam z nóżką. Nóżka ma się trochę lepiej, ale zaczyna mnie znowu prawa noga boleć. Prawa pięta, kostka. Coś w prawym boku. O tym miałam nie mówić. Chciałam powiedzieć tylko, że prawa noga została nadwyrężona przez tą lewą. Wiadomo, bo lewa no, nie może chodzić. Pani doktor wczoraj powiedziała, że do 3 tygodni po prostu uważać. Więc ja wczoraj trochę no, byłam u lekarza, byłam u Marty, byłam... Nie, już nigdzie nie byłam. Robiłam obiad, trochę poodkurzałam. Niby na wózku, ale tam w niektórych miejscach musiałam wstać. Więc tą nóżkę już wieczorem przeciążyłam. No więc dzisiaj mamy jeszcze obiad. Wczoraj zrobiłam kotlety mielone faszerowane pieczarkami i żółtym serem. Mąż z synkiem zjedli z ziemniakami, a ja tylko z surówką z racji likwidowania węglowodanów.
I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dzisiaj miała przyjechać teściowa, właśnie miałyśmy robić jakąś fajną ketozupę, ale no mam jeszcze tych kotletów całkiem sporo. Więc będziemy jeść koflety. Mój chrześniak kiedyś mówił koflety zamiast kotlety. Ja sobie tutaj wieczorem jeszcze posprzątałam na toaletce, posprzątałam w garderobie, no i tą nóżkę troszkę przeciążyłam. Dziewczynka śpi. Myślałam, że gdzieś poszła, ale nie. Śpi. Za chwilę do Was wrócę. Dobra. Jestem. I wczoraj moja Kasia kupiła sobie w Niemczech nowy podkład. Sprawdziłam go w nocy, bo od trzeciej nie śpię. Nie ma go na polskim rynku, nigdzie. Na TikToku, na YouTubach, w drogeriach, nigdzie. W ogóle on robi szał na azjatyckich stronach. No i moja Kasiunia wczoraj kupiła sobie właśnie w Niemczech. Więc ja już wiem, że to będzie cudo. I miałam zamawiać ten podkład z Morphe i się wstrzymuję, dlatego że myślę, że tamten będzie bardzo podobny. Wygląda obiecująco. I Kasieńka ma mi dzisiaj kupić, więc będziemy robić teścik. Nie mogę się doczekać. Naprawdę. Także dzisiaj sobie zrobimy makijaż, zjadany, krok po kroku. Dawno nie było. Ja tak jak wspomniałam, dzisiaj nic nie robię. Rano tylko odkurzyłam na wózku salon i kuchnię. Więc jak skończymy malować się, jak ja skończę się malować, to zrobię tylko śniadanie. Jeszcze nie wiem co, jestem strasznie głodna. Wydaje mi się, że mam ochotę na placki z cukinii, ale takie pieczone w gofrownicy. Takie a la gofrnic z cukinii. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Może wpadnę jeszcze na jakiś inny pomysł. Zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj na sobie też mam ten secik z Shein. Świetna sprawa i chyba sobie zamówię jeszcze jeden, bo on kosztował tylko 15 zł. To jest bawełna 100%, to pięknie oddycha, to jest taki fajny, szeroki prążek, to jest dzianinka taka bawełniana. Świetnie wygląda, świetnie leży i chyba sobie zamówię jeszcze jeden. Dobra, do przetestowania mam jeszcze takie cudo od Kasieńki. Fajne to światło. Fajne zbliżenie tutaj będziecie miały. I takie coś. Gdzieś zgubiłam skówkę. Evolom. Evolom. Nie znam kompletnie, nigdy nawet nie słyszałam o marce. A mam jeszcze do przetestowania. Też nigdy nie używałam. Rimmel Lasting Radiance. To już jest stary, bardzo podkład na rynku. I Rimmel Lasting Finish. Też nigdy nie używałam, ale dzisiaj chyba polecimy z tym. Zobaczymy, co w trawie piszczy. O Jezus, gęsty. O Jezus, jaki gęsty. Nie lubię gęściochów. Robisz to sobie? Kolor będzie ok. No ja z Kasią mamy zbliżone karnacje, jak jestem opalona. Fakt, ja będę teraz blednąć, ale mam nadzieję, że jak wydobrzeję i stanę na nogi, to pójdę na solarium, żeby podtrzymać tą opaleniznę. On jest gęsty, ale nie jest jakoś kryjący. Jest też bardzo świetlisty. Troszkę za różowe. Troszkę za różowe. Nie, on tu krycie ma naprawdę... robią mi się takie krostki, widzicie? Biorę pod uwagę dwie rzeczy, które mnie uczulają, można powiedzieć. Ale jeszcze muszę chwilkę potestować, zanim o tym powiem, czy to faktycznie to.
Tak, ten podkład jest gęsty, ale nie robi efektu maski. Nie daje takiego efektu jak tart. Myślę, że przez to, że mam mało pigmentu, bo tak średnio wyrównuję, nie? Jak widzicie, słabo kryję. I jest bardzo, bardzo świetlisty. I nie wygląda źle. Tylko tyle, że ja bym potrzebowała teraz odrobinę krycia na te dziabągi. Więc dołożę troszeczkę tart. Tart ma inny odcień, ale doda mi trochę krycia. Nie musiałabym, w domu jestem, ale jak testowanie na ekranie, to testowanie na ekranie. Widzicie, trochę większe krycie. Hec, hec. A widzę, że coś mi tu plumka, więc muszę się rozłączyć i zaraz do Was wrócę. Przez to, że mam światło na wprost, nie zmienia się. No trochę się będzie zmieniać, ale nie tak radykalnie jak zawsze. To moja Ewelinka Wydra napisała komentarz pod wczorajszym vlogiem, więc Ewelinko, ściskam Cię mocno i przechodzimy dalej do make-upu. Oczywiście Maybelline. A jakbyśmy teraz zapaliły lustro, to już w ogóle by było super światło. Przez 4 minuty mogę gadać, a potem się wyłączy. Ale mega, nie? Światło. Miałam dzisiaj nagrywać haul zakupowy od Marty, ale nie będę skakać z tą nogą, bo to jednak mierzenie, bo chciałam zrobić taki haul wraz z Mierzymy, ale nie będę skakać. Okidoki, no coś mi w tym boku boli, jak oddycham, jak się poruszam. Co to jest? Namierzyłam też nowy puder, mówiłam już Wam o tym, Marty zmalowanej, więc też moja kasinka poluje, bo oczywiście u nas go nie ma. A więc będzie testowanie na ekranie. Cieszę się bardzo. I lecimy z pudrem. Puder od Lovely. Chociaż miałam gdzieś tu ten Hourglass. No dobra, już. Zrobimy Lovely. Czemu ja nakładam tu pędzlem? Możecie mi powiedzieć? Ten Lovely daje taki sam efekt jak ten Hourglass. Sprawdzam teraz, czy jest tak samo miałki. Sprawdzimy. Mówiłam Wam też ostatnio, że zrobimy test, czy jest tak wygładzający. Nie. Ten jest bardziej wygładzający z Hourglass. Ten jest bardziej taki suchy as Lovely, ale i tak pięknie bluruje, jest niewidoczny, a ten jest taki śliski. Cudowny. No dobra, więc no już wiadomo, że Lovely nam tego wygładzenia na skórze nie da. Takiego, że przejedziemy paluszkiem i będziemy mieć pupę jak aksamit. Pupę jak aksamit. Chciałam powiedzieć, twarz jak pupa niemowlaka i jak aksamit, powiedziałam pupa jak aksamit. Tak, pupę jak aksamit można mieć też. Się wysmaruje Hourglass. Wybaczcie. Ale tak, a propos śmiechu, to pod wczorajszym filmem Mój Wrocław, z taką miniaturką Mój Wrocław, dostałam taki komentarz o drugiej w nocy. O drugiej nocy. Od pani Ewy jakiejś tam. Oj, biedna, przewróciłaś się. Kolana dają ci się we znaki, to przez tą nadwagę. Więc ja pani odpisałam. Boże, nie pamiętam. Tak, że to na pewno przez nadwagę. Ale że no, robię to, co mogę i staram się, jak mogę.
No więc pani napisała, że może poproś lekarza o pomoc, niech ci przepisze leki na tą otyłość twoją. No więc ja napisałam, że leki brałam, na mnie nie działały, nie mogę ich brać. No to pani już weszła na inny teren i zaczęła obrażać moją koleżankę YouTube'ową i powiedziała, że ja teraz nie będę mówić co do słowa, bo nie pamiętam. Ale zaczęła mnie porównywać właśnie do mojej koleżanki i mówić, że wyglądam tak jak ona i że oj, w ogóle musimy mieć zamkniętą lodówkę, żebym stosowała to co Ewa, bo Ewa właśnie już zamykała lodówkę, ale niestety jej to nie wychodzi i mnie pewnie też nie wyjdzie i w ogóle obu nam nie wyjdzie i w ogóle jesteśmy, no wiecie jakie, nie? Także pozdrawiamy panią Ewę. Musiała się kobieta wyżyć. Dobrze, dawno nie było konturowania z paletki od Maxi, więc jedziemy z koksem. Dziewczynka się obudziła. Coś ostatnio tutaj, wiecie co, założyli styropian na ten budynek przed nami. Mieli ocieplać. Założyli tylko część tego styropianu i nie ma ich od tygodnia. Ciekawe, czy to kolejna firma Krzak. Pozdrawiam tu moją koleżankę z Gdańska, Patrycja. Pozdrawiam cię, mam nadzieję, że u ciebie już idzie. No, ale tutaj panowie położyli jednego dnia styropian. Na drugi dzień przyjechał ich szef i ich opierdzielił, że w ogóle co to ma być, co to za hała i że to tak wyglądać nie może. To jest budowa, a nie plac zabaw. Oni to zrywali, ściągali i kładli na nowo. No i minął już tydzień, jak położyli i ich nie ma. Najpierw myślałam, że to może przez upały. I może faktycznie, no może nie osądzajmy, może faktycznie jeszcze panowie przyjdą, bo były upały, a potem diametralne załamanie pogody, przecież w poniedziałek nagle z 32 w niedzielę, w poniedziałek było 16 i padało. I widziałam, że oni byli w poniedziałek, ale wczoraj już było fajnie, wczoraj było 20 słonecznie, więc wczoraj mogli coś działać, wczoraj ich nie było. Także, no nie wiem. I róż też damy z paletki od Maxi. Bo tak jak mówiłam, dawno nie było. I ja mam pozostałości oczywiście na ryżu. Tak? Po różu takim pomarańczowym, więc tutaj nie będzie takiego podbicia jak u Maxi. Tylko te dwa odcienie się zmieszały. Ale dobrze, o to chodziło. I róż też damy. Boże, przepraszam Was, ale nie mogę coś wysłowić. Rozświetlać teraz. Moje kochane, rozświetlać. Też od Asi. Wczoraj pożyczyliśmy naszym znajomym moje autko, bo stoi niestety i się marnuje. Nie jeżdżę nim od jakiegoś czasu, o 4 minuty minęły. Dobra, to zgasimy i działamy na tych lampeczkach, bo też będzie ok. Nawet fajniej, jak to ciemniejszy jest obraz, bo będzie lepiej widać makijaż. Pożyczyliśmy w każdym razie im autko. No i ci moi znajomi też są na keto. W zasadzie też im zależy bardziej na niskowęglowodanowej diecie, a to się równa z keto. No to jest low carb. Bardziej low carb, bo keto to tam ileś tam tych gramów tylko dziennie można przyjąć węgli, a po prostu ograniczamy, nie? Te węgle. No ale idzie ta dieta w keto. W każdym razie, nie o tym. Właśnie zrobiłam te swoje pralinki przedwczoraj.
Nie wiem, czy Wam pokazywałam. Takie pralinki keto zrobiłam z masła orzechowego, czekolady. Dzisiaj też będę robić, tylko mąż musi pojechać na zakupy. Jak widzicie, Berzyk daje na cały łuk obrowiowy i wewnętrzny kącik. No i dałam im na spróbowanie, byli zachwyceni. No i dałam im jeszcze po kotlecie. Nie zdążyłam już usmażyć, więc sobie musieli w domu sami usmażyć. Jestem ciekawa, czy im to podejdzie. Ała, moja noga. Dobrze. Robimy dalej makijaż. Tylko się zastanawiam, co by tu. Może na wewnętrzny kącik dam ten jasny, błyszczący. Nie, żebym miała plan, nie? Lecimy na spotkanie. Po prostu. Bawię się teraz. Dawno się tak nie malowałam. Na spokojnie. A lubię. Dobrze. Co dalej? Dalej dam rozświetlacz. Na środek powieki. Okidoki. I teraz bronzer. Bronzer damy załamanie i zewnętrzny kącik w ten sposób. Na razie sobie tylko tak tu wprowadzę ten kolor. A dalej będziemy blendować. Później, bo mam trochę za daleko do lusterka, w podglądzie nie widzę za dobrze. Moja dziecina kończy dzisiaj 12:20, więc też niedługo, ale umówił się, że pójdzie do babci. I od babci sobie wróci autobusem. Koło 14:15. Wczoraj dziwna sprawa. Loguję się na Librus po południu, a oni mieli kilka wersji wczorajszych lekcji. Najpierw miało nie być historii, potem nie języka polskiego. I miała przesunąć się w górę historia. Potem okazało się, że polski jednak ktoś będzie im wykładał, że tak powiem. Potem znowu była zmiana. Patrzcie, jaki działuk. Potem była kolejna zmiana. No, ostatecznie ten polski mieli zastępczo z innym nauczycielem, z panią nauczyciel. I moje dziecko ma nieobecność na lekcji. A kiedy wrócił ze szkoły, przejrzeliśmy wszystkie ćwiczenia, zeszyty, co tam robili i tak dalej. Na lekcji nie zadają, ale no jakby chcę być na bieżąco, wiadomo, żeby móc z nim sobie też ćwiczyć i utrwalać materiał, którego się uczy w szkole. Pytam go: Misiu, co tu się zadziało? On mówi: nie wiem, no przecież był na lekcji, ma zapisany temat, w ćwiczeniach robił różne rzeczy. Napisałam do tej pani, która zastępowała naszą panią od języka polskiego, ale nie dostałam odpowiedzi, więc napiszę jeszcze do tej pani, która wykłada im język polski, żeby to sprawdziła, zweryfikowała, no bo nie wiem, o co tu chodzi. Dziecko było na lekcji. Nie wiem. Nałożyłam sobie teraz na cienki pędzelek burgundowy cień. To będzie hit tego. Mam wrażenie, że w ogóle ta jesień będzie bardzo kolorowa. Ale nałożyłam ten cień. O, tu teraz troszkę jest przekłamany. O, teraz było dobrze.
ten cień od Maxi i zrobimy sobie kreskę. Ale jak widzę, że to nie jest taki burgund, na jaki mi zależy. Pytanie, czy ja mam inny. Mam. A jakże? Vlorak Pro. Ale tu już też zrobię tak samo, żeby było podstawę z tego cienia od Asi. Żeby to miało spójność. I nabiorę tego cienia Ruby właśnie z paletki Lorac Pro. I idziemy z tą kreseczką. Coś tam cyka. Chyba wiatr. Ten cień nie jest matowy. On jest taki satynowy, idący odrobinę w perłę. Ale bardzo ładnie tutaj się czepia. No, teraz to przesadziłam. Teraz to, Kasia, przesadziłaś. I ręka się omskła. Dobra, jakoś to naprawię. Nawet jak oddycham, mnie tam w tych plecach coś boli. Nie wiem, czy mnie coś przewiało, ale gdzie? Nie miałam gdzie. O, ten brzuch się odzywa. O, i wyciągam tak kreseczkę. Mam ochotę jechać do kina na Sok z Żuka 2. Napisałam właśnie do męża, czy byśmy pojechali bliżej weekendu z tą nóżką. Wiecie, tak tylko do auta, w kinie wiadomo, że się siedzi. No nie wiem, zobaczymy, czy mnie zawiezie. Chciałabym bardzo. A jak nie, to pojadę sama z koleżanką. Nie wiem, czy pojadę, ale bym chciała. O tak, dobra. To mamy. Teraz brwi. I nie zamówiłam wczoraj jeszcze tej kredki, więc muszę usiąść, bo zaraz jak mi się skończy, to będzie płacz i lament. A ja nie umiem bez tej kredki. Po prostu to jest mój must have. Delikatnie. I żel, którego kończę i nie mogę wykończyć, to jest żel od Hean. Bardzo lubię. Najlepszy, jaki do tej pory używałam. A używałam kilku. Z 6 co najmniej. Jak nie 7. Ale ten jest dla mnie no najlepszy. Dobra. Na chwilkę się rozłączam. Dobrze, to mamy. To teraz idealnie się tu wpisze burgundowa mascara. Będzie piękny. Tylko zalotka. Z
Zobaczcie, jak możecie przemycić właśnie burgund. Jeżeli boicie się burgundu w codziennych makijażach, patrzcie. Wystarczy tylko rozświetlacz, bronzer i burgundowa kreska. Burgundowy tusz i jest pięknie. Jeżeli byście chciały właśnie skorzystać z tych kolorów, które są modne, wprowadzić je jakoś właśnie w swój dzienny makijaż, to właśnie pokazuję Wam, jak to można delikatnie zrobić, subtelnie. Można jeszcze bardziej subtelniej, na przykład dać beż na całą powiekę, wykonturować oczko właśnie bronzerem. Ja tutaj dałam błysk, pokusiłam się o błysk, ale gdybyście dały właśnie beż na całą powiekę i w załamanie właśnie i w zewnętrzny bronzer, to będzie jeszcze piękniej. Pamiętajcie, że tańczówki, które są szare, piwne, niebieskie, zielone, na Was ten tusz będzie burgundowy wyglądał obłędnie. Ja mam ciemne włoski i mam ciemną tęczówkę i u mnie on aż tak mocno nie jest widoczny. Daje tam podbicie w świetle, w słońcu, w sztucznym świetle, ale jednak te tęczówki, które wspomniałam, będą miały najpiękniej z tym tuszem. Czyli najładniejszy efekt. Luna, co tak ciężko oddychasz? Luna, śpi. Coś się może jej śniło. Zajdę, muszę też zrobić listę zakupów. Właśnie, żeby mąż z Filipkiem pojechali. Nagramy później. Więc ten vlog, dziewczynki, będzie długi. Nie mogłam nawet za bardzo się umyć z tym paluchem zerżniętym. Nie wiem, co mnie najbardziej boli. Palec, nogi, plecy, czy głowa i oczy. Nie wiem. Jakby nie mam słów. Nie mam słów. Bardzo ładnie pachnie to serum. O, mój bączek się już umył. No widzisz, jak fajnie. To się teraz nie ruszaj. Leż tak, a ja się pożegnam z widzami, a ty nie podnoś głowy. Ja się z wami żegnam, bo nic już więcej nie powiem. Chcę zgasić te lampy, bo łeb pęka. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Dbajcie o siebie.